Hokejowa reprezentacja Polski wyjechała dziś na krótkie zgrupowanie do Warszawy. W przyszłym tygodniu biało-czerwoni zagrają w towarzyskim turnieju Baltic Cup na Litwie. Początek reprezentacyjnego sezonu to zawsze czas zmian. Kadra na turniej w Kownie także jest dość eksperymentalna, ale takie eksperymenty są konieczne. Chcemy, aby ci chłopaki dostali okazję na międzynarodnej tafli. Chcemy, aby byli przygotowani pod mistrzostwa. Wiemy, jakie mamy osvedčenie z tamtego sezonu, gdzie sme ličili gdzie sme mali po takto pred rokom po kvalifikácii pevný prvý atak. Z toho, na čo sme ličili, na tú najväčšiu zbraň a najväčšiu podstavu tej družiny, tak to sme nemieli, ale mali sme prigotovaných nástupných závodníkov, takže tutaj chodí tiež o to, aby tí mladí závodníci dostali okazy, aby sme ich videli v akcii a zapracovali ich do družiny. Wysyłając powołania, trener Kalaber pominął graczy GKS-u Katowice i Komarch Krakowi, zmęczonych łączeniem występów w PHL i Lidze Mistrzów. Szansę debiutu otrzyma za to 18-letni Krzysztof Maciaś z HC Witkowice. To jest marzenie każdego dzieciaka, żeby kiedyś zadebiutować w seniorach i cieszę się, że będę mógł je spełnić. I jestem bardzo podekscytowany, mam nadzieję, że uda mi się pokazać jak najlepszej strony i zadowolić trenera, może tych szans dostanę więcej. Pracowity, to po prostu poukładany, ambitny facet, także jest okazja, zaprosiliśmy go, a sam są ciekawy, a bardzo sam tu możliwość, jaką tu okazję wykorzystuję, cieszę się. Biało-czerwoni w stolicy trenować będą do środy, później wyjadą do Kowna. Tam zmierzą się kolejno z reprezentacjami Litwy, Łotwy i Estonii.